Hejka kochani, witam się z wami serdecznie i dzisiaj przychodzę do was bez makijażu, a to może oznaczać tylko jedno: testy nowych kosmetyków. Dostałam w tym tygodniu taką oto paczuszkę od firmy Catrice, więc postanowiłam, że dzisiaj przetestujemy sobie kosmetyki, które dostałam w tej oto paczuszce. Zobaczcie, paczka wygląda tak. Tutaj jest liścik z listą produktów, które znajdują się w środku. Tak wyglądają te kosmetyki. Zobaczcie, ja już sobie tutaj do środka zajrzałam, co firma Catrice zechciała mi przesłać, więc myślę, że tymi kosmetykami jesteśmy w stanie zrobić cały makijaż, więc dlatego też dzisiaj będziemy testować nowości kosmetyczne z firmy Catrice. Jak wiecie albo nie wiecie, ja mieszkam w Niemczech i firma Catrice jest tutaj dostępna w każdej drogerii. Bardzo lubię tą firmę, mam bardzo dużo kosmetyków z tej firmy i tym bardziej się cieszę, że zostałam zauważona i zechcieli przesłać mi kilka swoich kosmetyków do testów. I tutaj na wstępie tego filmiku wam serdecznie chciałabym podziękować, że jest was tak bardzo dużo, że widzicie, no cel został osiągnięty. Kolejna firma zechciała przesłać mi swoje produkty do testu. Więc trzymajmy się razem, wysubskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i widzicie, i zawsze będą z tego jakieś efekty. Pierwszym produktem, jakiego użyjemy, jest to mój już posiadany przeze mnie produkt. Jest to taki balsam do ust firmy Catrice. Zobaczcie, już jest mocno wyeksploatowany, bo niestety w tym okresie jesienno-zimowym moja skóra nadmiernie się przesusza. No i pierwsze co widać właśnie na ustach, więc na usta nałożymy sobie ten balsamik. On jest taki bardzo kremowy. Opakowanie jest naprawdę bardzo ładne, on nadal jest dostępny w drogeriach, bo widziałam nawet ostatnio w DM-ie, on koloru żadnego nie ma, jest bezbarwny, bardzo tłusty, bardzo dobrze nawilża usta, więc pierwszy krok mamy już za sobą. Następnym produktem, którego użyjemy, to jest również produkt, który posiadam. Będzie to baza rozświetlająco-wygładzająca. Ja mam tą bazę już jakiś czas, testowałyśmy sobie chyba tą bazę w jednym z filmów i pokazywałam wam, że ona jest po prostu takiego koloru beżowego, bardzo ładnie dopasowywuje się do skóry, ładnie rozświetla, ładnie minimalizuje pory. To jest taka, wiecie, baza 5 w jednym, więc niby się mówi, że wiecie, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, no ale tutaj naprawdę możecie uwierzyć mi na słowo, że ta baza naprawdę spełnia swoje zadanie i wszystko to, co ma robić, robi. Zaraz zobaczycie, jak ładnie będzie na niej wyglądał podkład, bo widzieliście w tej paczuszce właśnie PR-owej, dostałam od firmy Catrice podkład. Ja jeden ten podkład sobie zakupiłam, mój jest w kolorze warm beige, a ten, który dostałam tutaj z tej paczuszki, to jest kolor nowy, warm vanilla, i on jest o ton jaśniejszy, więc zobaczymy, jak on się, ten kolorek nam sprawdzi. No już niestety lato nam się skończyło, słoneczko już tak nie grzeje, ta skóra już jest dużo bledsza niż wiecie w okresie wakacji. Moja skóra jest, moja cera jest w takim kolorze właśnie złotawym, ciepłym, więc wszystkie podkłady, jakie wybieram, na pewno to są odcienie złota, beżu i takie wpadające w podtony żółte. Na pewno do mojej cery nie pasują żadne podkłady bardzo, bardzo jasne, takie porcelanowe i z podtonami różowymi. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jakieś ponad 20 lat temu, używałam najjaśniejszych kolorów podkładów i uważałam, że wiecie, że
to wygląda fajnie, no ale niestety różnica między szyją a twarzą była bardzo znacząca. No ale wtedy była taka moda, wtedy mi się tak podobało, wiecie, mocno podkreślone brwi, oczy, ust się praktycznie nie malowało, natomiast moja twarz była zawsze po prostu trupio blada. Nawet już takich kolorów podkładów nie widziałam, jakie były w latach 90. Baza nam się super wchłonęła, naprawdę skóra jest po tej bazie taka delikatnie śliska i lepka, więc... Można stwierdzić, że do tego będzie się fajnie przyklejał podkład. No, wiecie, że bazy i podkłady mają różne składy. Niektóre są tłuste, na bazie oleistej, a niektóre są na bazie wody i one bardzo fajnie właśnie się wpijają w skórę. No i wiecie, zasada jest taka, żeby nie mieszać oleistych z wodnistymi i wodnistych z oleistymi, no bo wtedy to nie będzie współgrało. Więc na pierwszy ogień weźmiemy ten podkład. Bardzo wiele youtuberek testowało te podkłady, ale widzicie, to jest właśnie nowy kolor. Jego nie było w ogóle dostępnego w DM-ie, kiedy kupowałam tamten pierwszy. Były tylko 4 lub 5 dostępnych kolorów, a prawdopodobnie jest dużo, dużo więcej tych kolorów, więc nie wiem. Bardzo fajnie żółty jest odcień tego podkładu, więc może być jeszcze lepszy kolor niż tamtego. Tutaj mam koło siebie te dwa podkłady, zobaczcie, mam takie kolory. Ten 020 Warm Beige właśnie kupiłam sama i zobaczcie, taki jest jego kolor. A tutaj jakiś taki kolorek zrobili pomiędzy 015 Warm Vanilla i zobaczcie, one zbytnio się od siebie nie różnią, więc... Ale tak jak Wam mówię, nie widziałam w moim DM-ie pomiędzy tymi kolorami żadnych innych kolorów. Było chyba tylko 10, 20, 30, 40. Więc nie wiem, napiszcie mi, czy po prostu są to kolory dostępne w normalnej palecie w Catrice tych podkładów, czy po prostu są to jakieś nowe kolory. Bo pojęcia zupełnie nie mam. No i on, ten podkład, no jest taki sam jak tamten. Taki lekko wodnisty. Bardzo ładnie się rozprowadza. Nałożymy sobie go też tutaj na oko. Krycie ma dobre. Bardzo wszystko nam ładnie powyrównywał. No i kolor, ja nie wiem, czy on będzie lekko jaśniejszy od tamtego 020. Myślę, że on jest chyba o ton jaśniejszy od tamtego. No i na teraz wygląda to bardzo ładnie, podkład się stopił zupełnie ze skórą, w ogóle jest na skórze niewidoczny, zobaczcie. Wygląda praktycznie tak jak moja naturalna skóra tutaj na szyi, bardzo ładnie wygląda. Podkład wygląda bardzo ładnie, damy mu chwileczkę, żeby on ładnie stopił nam się ze skórą. No i jak dzisiaj lecimy Catrice, no to użyjemy sobie również korektora z Catrice. Jest to już kultowy produkt, naprawdę sprawdzony przez wiele dziewczyn. No, przez jednych uwielbiany, przez drugich znienawidzony. No, ja jakichś specjalnie dużych wymagań do korektora nie mam, bo jako takich zasinień pod okiem nie mam. Chcę tylko jedynie zakryć lekko tą moją dolinę łez, bo widzicie, tutaj mam lekką opuchliznę. I to tyle, czego ja wymagam od korektora. No, każdy z nas ma inne przyzwyczajenia i ciężko by było, wiecie, wyprodukować cokolwiek, jakikolwiek produkt, który miałby się sprawdzać dla każdego. Więc wiecie, tutaj trzeba po prostu mieć to na uwadze.
że no jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Każdy oczekuje czegoś innego i widzicie, to co dla innego jest dobre, to dla drugiego człowieka będzie słabe, przeciętne lub nawet złe. Dla mnie ten korektor jest w porządku, ja tam nie potrzebuję większego krycia uzyskiwać, no ale słyszałam, że właśnie nakładając większą ilość, można uzyskać bardzo fajny efekt tym korektorem. No i tak jak mówię, jest to już kultowy produkt firmy Catrice. Ładnie to wygląda. I ta okolica oka teraz się leciutko rozświetliła, bo ten podkład jest taki delikatnie żółty, widzicie. Bardzo ładnie wygląda i naprawdę w ogóle nie widać, żeby miała jakikolwiek podkład na twarzy. A taki właśnie efekt jest zamierzony. Żeby mieć coś, a żeby to nie było zauważalne przez innych. No pudru niestety w tej paczce również nie dali, więc poposiłkujemy się pudrem, który już posiadam. Jest to puder rozświetlający. Bardzo fajny jest ten puder i powiem Wam, że on jest bardzo podobny. Muszę tak pod kątem Wam pokazywać, żebyście widzieli nazwę, bo lampa mi tutaj dość mocno odbija. Widzicie, jak tak pokazuję na wprost, to w ogóle nie widać napisów. Tak wygląda ten puder. Jest to puder fiksujący, rozświetlający i on jest bardzo podobny do tego pudru z Vibo. Bardzo fajny puder. Tak wygląda w środku. Troszeczkę weźmiemy sobie nawieczko. O, tak zawsze to robię. U mnie pudru za wiele nie trzeba. Moja skóra jest sucha, zaraz wszystkie produkty powypija i wiecie, nie ma co jej nadmiernie przesuszać. Troszeczkę tylko zagruntujemy sobie ten korektor i tyle. I nie ma co tutaj, wiecie, przesadzać, zwłaszcza, że ten podkład jest długotrwały i on lekko nam zastygnie, więc nie ma tutaj co przesadzać i nakładać nie wiadomo ile tapety. No na razie te produkty, które do tej pory używaliśmy, są przeze mnie przetestowane, więc tutaj nie możemy się spodziewać, wiecie, jakichś rewelacji czy nie wiadomo czego. To są kosmetyki, które już znam, wiem jak się zachowują, wiem jak się zachowują na mojej skórze, no ale serdecznie polecam Wam spróbowania któregokolwiek z tych kosmetyków, bo firma Catrice jest naprawdę taką firmą niskopółkową dość, w bardzo korzystnych cenach można kupić ich kosmetyki, no a niektóre po prostu ich kosmetyki, tak jak powiedzmy ten korektor, dorównują naprawdę bardzo drogim kosmetykom. Na razie wszystko wygląda bardzo dobrze, bardzo mi się podoba, efekt jest naturalny. Do brwi użyjemy sobie również posiadanej przeze mnie kredki. Jest to taka oto cieniutka kredeczka firmy Catrice. Z jednej strony jest szczoteczka do wyczesywania, a z drugiej strony jest wykręcana kredka. I wiecie, ja nie jestem zwolenniczką właśnie takich cienkich kredek, ponieważ to makijaż brwi takim produktem po pierwsze zajmuje dużo więcej czasu, a po drugie ta kredka szybko się kończy. No nie wiem jakie Wy macie doświadczenia z takimi kredkami właśnie cieniutkimi. Napiszcie mi Wasze opinie. Bardzo jestem ciekawa jakie Wy macie doświadczenia z takimi kredeczkami. No ale moje są właśnie takie. No ja tych kredek naprawdę mam sporo. I już naprawdę dziesiątki zużyłam do malowania brwi i właśnie no moja opinia jest taka, że one są fajne, precyzyjne i wszystko jest super, no ale jeśli chodzi po prostu o używanie, o ich wydajność, no to niestety no nie są ani wydajne, ani szybko się po prostu nie robi brwi takim produktem. No bo to jednak troszeczkę schodzi, wiecie, trzeba się namachać tym malutkim rysiczkiem. Ja mam jedną taką ulubioną kredeczkę, właśnie taką cienką z AliExpress. Jak ją tutaj gdzieś znajdę, to Wam pokażę, jak ona wygląda.
To jest po prostu najlepsza kredka ever. Zobaczcie, tak ona wygląda. Jest to kredka firmy Novo. Bardzo pięknie wykonana, naprawdę. To jest metal. Zatyczki są plastikowe. I tak jak tamta, po jednej stronie ma grzebyczek, a po drugiej stronie jest właśnie ta wykręcana kredeczka. Widzicie, mocno za... Tak ona wygląda. I tutaj tą kredkę różni od tych, że można dokupić sobie rysiki. I jak kupujecie tą kredeczkę właśnie na AliExpress, to od razu ona Wam przychodzi ładnie zapakowana w pudełeczku i w zestawie znajduje się 5 rysików, więc to jest naprawdę super. To była kiedyś moja jedna z moich najulubieńszych kredeczek, no ale to było zanim kupiłam kredkę z Vibo. Tą taką, wiecie, brązową. Bo tamta po prostu bije wszystkie kredki na łeb, na szyję. Bo no jest grubsza, ma kształt takiego trójkąta, więc wiecie, maluje się brwi o wiele szybciej. Kredka starcza na dłużej, więc same plusy, no nie widzę żadnych minusów. Jedyny fakt, że właśnie jeżeli codziennie się używa, no to tamta kredka z Lovely starczy Wam na około... no nie wiem, 4-5 miesięcy, no a taka kredka, no to Wam się zużyje w ciągu miesiąca, więc no, grubsza posłuży Wam 5 razy dłużej. No więc brwi mamy już zrobione, więc czas sięgnąć do naszego kuferka i wydobyć coś z tej paczuszki. Dostałam taki oto produkt. Jak wiecie, ja nigdy nie używam bazy pod cienie, no ale jeśli dostaliśmy tutaj taki produkt, więc dzisiaj go użyjemy. On wygląda tak. Jest, no tak wygląda jak korektor. Ja myślałam, że on może tutaj będzie wykręcany i po prostu wyciskany, no ale... Tak wygląda ten oto produkt. Zaraz sobie troszeczkę go wklepię palcem. Rozprowadzimy na razie. Jest biały. No nie mam za bardzo doświadczenia z bazami takimi pod cienie, więc nie wiem, czy dobrze się sprawdzi ta baza, czy źle się sprawdzi ta baza. Ciężko będzie mi stwierdzić. Coś takiej formuły jest jak korektor. Nawet taką ma konsystencję i kolor. I tak. Jak trzymacie się tej jesieni? Czy ta po prostu nostalgiczna pogoda nie wpędza Was w jakąś depresję? Bo powiem Wam, że u mnie w pracy naprawdę bardzo wiele osób ma takie depresyjne humory. Ja lubię jesień, lubię jak jest taka, wiecie, złota, polska, ciepła jesień, jak świeci słoneczko, spadają liście, jest, wiecie, zapach kasztanów w koło. Taką jesień właśnie kocham, no ale jeśli przychodzi już, wiecie, szaro, buro i ponuro, to powiem Wam, że nic mi się nie chce i też po prostu taka pogoda mnie wpędza, no nie wiem, pod pierzynę, do Netflixa, robię sobie wtedy gorącą herbatkę, leżę sobie po prostu i oglądam seriale i naprawdę nic mi się nie chce. Baza zaaplikowana i powiem Wam, że ona troszeczkę tak jakby zastygła i zrobiła się taka pudrowa, więc jest szansa, że może bardzo fajnie się sprawdzić, no ale zobaczymy, no ja zazwyczaj tego nie robię, pomijam ten krok, na powieki nakładam po prostu korektor, który nakładam pod oczy i jako baza pod cienie sprawdza mi się to również świetnie. W moim magicznym pudełeczku znalazła się również taka oto paletka, widzicie, to jest taka tyci paletka, zobaczcie jakie śliczne ma kolory, naprawdę piękne. Jest taki ciemny brąz, więc widzicie, można sobie zrobić nawet i smoky eye, taki pudrowy fioletowy róż,
Tutaj też taki cień przejściowy, nie wiem czy będzie on oddany dobrze kolorystycznie w kamerze, ale to jest taki chłodny beż i taki błyszczący różowy, więc widzicie, te cienie są przemieszane. Trzy matowe i dwa błyszczące, więc zrobimy sobie jakiś, ale pigment to ta paleta ma nieziemski, zobaczcie, leciutko nabrałam i tyle jest już na pędzlu, więc zaraz, no nie ma tutaj lusterka, ale widzicie, to jest taka Tici mini paletka. Ja tych palet nawet nie widziałam w DM-ie, więc nie wiem, tak samo jak właśnie przy tamtym podkładzie, czy jest to jakaś nowość, czy ona będzie dostępna po prostu w sprzedaży normalnie, czy jest to jakaś limitowana edycja, pojęcia bladego nie mam. Więc ciężko tutaj mi jest cokolwiek wam powiedzieć. Ja też, wiecie, nie mam czasu na jakieś chodzenie po drogeriach i oglądanie jakichś nowości, zapoznawanie się z nowościami kosmetycznymi. Jedynymi nowościami, którymi się interesuję, są te, które pokazuje Władek na kanale Beauty Boy. Nie wiem, czy któraś z was ogląda Władka, ale on właśnie przekazuje swoją wiedzę, informacje, które posiada w tak fajny, przystępny sposób, że wiecie, jest to lekkie i przyjemne i naprawdę można się bardzo dużo dowiedzieć z jego filmów. Nawet taki laik kosmetyczny, który nie interesuje się, wiecie, tym światem, tą stroną mody, tymi wszystkimi, wiecie, nowinkami. Kiedyś firm kosmetycznych było tylko kilka, no najsławniejsze to były L'Oreal, Max Factor. Kto kiedyś słyszał o jakiejś Anastazji Beverly Hills czy Huda Beauty? No nie było po prostu tych marek jeszcze. A widzicie, a stały się teraz po prostu markami premium i no jakoś musiały się wypromować, prawda? Więc no nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że wprowadziły jakieś nowości na ten rynek kosmetyczny, jakieś nowe formuły, po prostu coś nowego, coś czego nie było. Zobaczcie, co stało się z firmą Avon. Ja pamiętam, jak ja miałam 20-25 lat, to naprawdę bardzo dużo dziewczyn kupowało kosmetyki z firmy Avon. Były to, wiecie, bardzo takie nowoczesne wszystkie te kosmetyki. No ja do tej pory uwielbiam ich na przykład maski. Powiem wam w sekrecie, że w moim koszyku na Allegro są trzy perfumy właśnie z firmy Avon. Ale nie wybieramy się na razie do Polski, więc nie zamawiam i zobaczymy, jeśli będę miała okazję, no to wtedy zrealizuję, sfinalizuję zakup, no i kupię sobie te trzy perfumy, bo są naprawdę w bardzo przystępnych cenach, no a jeśli nie, no to trudno, przeżyję, nie będę miała tych perfumów i tyle. Ale wracając do tematu, kiedyś właśnie kosmetyki firmy Avon były innowacyjne, były nowoczesne, bardzo wiele dziewczyn je używało. Avon organizowało pokazy kosmetyczne, szkolenia dla, wiecie, tych swoich sprzedawców, więc no naprawdę byli na topie, na czasie. No ale to były jeszcze czasy, wiecie, lata, końcówka lat 90., lata 2000. I ten rynek po prostu kosmetyczny nie był taki nawalony jak teraz. Bo teraz powiedzmy nowej firmie, no ciężko jest przebić się z jakimiś, wiecie, nawet innowacyjnymi produktami, kiedy już tego jest tyle, że po prostu no, wymyślić coś nowego, coś innego, to graniczy z cudem. Więc zobaczcie, no firma Avon tak jakby stanęła w tych latach 2000, przestała się rozwijać i po prostu te ich kosmetyki są takie same, jak były 20 lat temu, więc dlatego kobiety przestały
ich używać. Chociaż tak jak mówię, no ja do tej pory lubię na przykład maski z firmy Avon. Ta cała linia spa naprawdę jest świetna, super. Tutaj nie trzeba nic ulepszać i przerabiać, bo to co kiedyś wymyślili po prostu do tej pory się sprawdza. Mogliby popracować po prostu nad, wiecie, opakowaniami, może nad jakąś inną formą sprzedaży, bo wiecie, szukanie teraz konsultanta Avonu w dobie koronawirusa, no to ani nie jest etyczne, ani nie jest pomocne w sprzedawaniu takich kosmetyków. No i każdy z nas ma obawę. Więc wiecie, teraz już wszystko przejął internet. Wszystkie kosmetyki można sobie kupić po prostu, wiecie, raz, dwa, trzy w sklepach internetowych z darmową dostawą. No i Rossmann, no niestety, no Rossmann tutaj, wiecie, zbija fortunę. Tutaj w Niemczech Rossmann nie jest aż taki popularny i nie ma Rossmanna w każdym mieście. Natomiast bardzo popularna jest drogeria DM. No i drogerie DM są praktycznie w każdym mieście. No nie spotkałam się z żadnym, w żadnym miasteczku, nawet malutkim, żeby nie było, wiecie, drogerii DM. Jeżeli chodzi o markety, no to zależy, są różne, Edeki, Rewe, Lidly. Ale taka drogeria właśnie z takimi różnymi rzeczami chemicznymi, z chemią, wiecie, mydłem i powidłem, jak w Polsce Rossmann, no to tutaj jest DM. Rossmann również jest, ale nie jest aż tak popularny. Natomiast w Polsce same widzicie, no małe drogerie popadały, bo jak one mogą konkurować z takim molochem? No więc taką bazę już sobie wykonałam i teraz się zastanawiam, czy przyciemnić ten makijaż i wziąć sobie to złoto i dotkłam palcem. Zobaczcie, jaki jest pigment w tej palecie. Zobaczcie, tak wygląda ten cień, ale ja bym nie chciała właśnie, żeby on był taki w odcieniach złotych, bo ten fiolet bardzo mi się podoba, więc chyba tylko rozjaśnię sobie wewnętrzny kącik. A dotkniemy sobie tego też. Te cienie są takie bardzo, bardzo mięciutkie. Zobaczcie. O kurczę, zobaczcie jak to sunie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna pigmentacja i bardzo fajne produkty. Zobaczcie, zostały jeszcze mi na palcu. Tak one wyglądają. Ten jest ten złoty, a tutaj jest ten różowy. Więc użyję tylko tego różu na wewnętrzny kącik i na, tak do połowy powieki. Postaram się troszeczkę rozjaśnić ten fiolet. O, patrzcie jak to się błyszczy. Od razu widać. Nawet to by mogło służyć jako rozświetlacz, powiem wam. Bardzo fajny cień. Mięciutki. Troszeczkę się osypuje tutaj, bo widać gdzie zanurzam pędzel. Myślę, że jakby go jeszcze na coś mokrego tutaj na powiekę położyć, to po prostu no cud, miód i orzeszki. No a jeśli chodzi o Rossmanna, no to niedługo rozpoczyna się następna edycja wyprzedaży. I piszcie mi w komentarzach, na co się czaicie w Rossmannie, żeby kupić sobie po niższej cenie. Bo promocje mają być od 30 do 70% taniej, więc no jeśli macie coś już upatrzonego sobie w Rossmannie kosmetycznego, no to na takich promocjach naprawdę bardzo się opłaca. Ja ostatnio się obkupiłam, zamówiłam sobie paczuszkę z wysyłką do domu. Mi tam odebrali w Polsce. O kurczę, ten cień jest naprawdę boski. No super jest ten cień. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. No świetnie to wygląda. Przebosko to wygląda. Chciałam sobie tutaj tylko rozjaśnić wewnętrzny kącik, no ale niestety poleciałam już po całości i po prostu nałożyłam ten cień na całą powiekę. Ale to wygląda naprawdę super. Bardzo, bardzo ładnie. Świetna paletka. Taka tyci do podróżowania. Widzicie, tutaj jest taki bardzo ciemny brąz, więc można sobie tutaj przyciemnić zewnętrzny kącik tym brązem.
i zrobić takie smoky eye. No ten brąz jest też rewelacyjny, tak bardzo ładnie się błyszczy, takie typowo stare złoto, taki kolor jest tego cienia. No eyelinera niestety nie dostałam, więc użyłam tego, który Wam pokazywałam ostatnio, który sobie kupiłam właśnie w DM-ie. Jest to eyeliner matowy, naprawdę bardzo fajny. No jedyne, co mi przeszkadza w nim, to że ten pędzelek jest bardzo sztywny, jakby był odrobinę elastyczny, to kreski malowałoby się po prostu szybciej. A tak jest ogólnie w porządku. Znalazłam w swoich zasobach również tusz do rzęs. Niestety ja tego tuszu za bardzo nie lubię przez szczotkę, którą on posiada, bo ta szczoteczka jest taka malutka i również wiecie, tą szczoteczką trzeba się bardzo namachać, żeby osiągnąć jakikolwiek efekt. No ja nakładam kilka warstw tuszu zazwyczaj, więc po prostu dla mnie jest to kłopotliwe, żeby wiecie, no maziać po tych rzęsach po prostu milion razy. Najlepiej lubię szczotki, które po prostu tego produktu na rzęsy nałożą po prostu za jednym razem więcej. Na teraz wygląda to nawet spoko, podoba mi się. Bronzera, jakiego użyjemy sobie dzisiaj, to będzie również Catrice. To jest ta wersja, która okazała się na lato, Sun Glow. Ten rozświetlacz niestety nie ma żadnych drobinek, więc nie wiem, skąd pochodzi jego nazwa Sun Glow. On powinien mieć drobinki, takich drobinek nie ma, ale kolor jest taki bardzo delikatny, jest dość ciepły, więc taki jak lubię. Troszeczkę się wykontorujemy, bo widziałam w tej paczuszce, że tam znajduje się bardzo ładny rozświetlacz, więc zaraz będziemy go sobie testować. Więc raz, dwa, trzy, wykonturujemy sobie policzki. Nie będziemy się tutaj nad tym, wiecie, za wiele rozwodzić. Troszeczkę ocieplę sobie twarz i tyle. I jeśli wyjdą nam plamy, to później możemy wszystko sobie zniwelować po prostu pędzlem od pudru i tyle. W paczuszce tutaj znajduje się również taki rozświetlacz. Widzicie, ten rozświetlacz przypomina mi rozświetlacz z... Ja go tutaj gdzieś mam. Z Lovely. Ten o, zobaczcie. Jak one są do siebie podobne, prawda? No ten jest większy, jest w innym kolorze, no ale... Jeżeli chodzi o po prostu samą stylistykę, no takie kwiatuszki tutaj wybite. Ten kolor jest jaśniejszy. Tak on wygląda. Jaki jest mój kolor? 010 Ultra Platinum. O, Holender. Boję się, że będzie ten Ultra Platinum taki... No jest taki odrobinę złotawy. No bałam się, że on będzie taki bardzo chłodny. Jak to platinum. Bardzo ładny jest ten rozświetlacz. Pięknie się błyszczy. Bardzo ładnie się błyszczy. Powiem Wam, że już teraz te marki drogeryjne robią takie rozświetlacze, że na cholerę Wam, kurde, jakieś nie wiadomo jakie drogie produkty, gdzie tutaj macie po prostu taki sam produkt w dużo niższej cenie. Musiałabym sobie zobaczyć, czy w ogóle ten rozświetlacz jest dostępny w ofercie Catrice. Nie wiem, czy są jeszcze inne kolory, ale na pewno jak wejdziecie sobie na stronę Catrice, to Wam się ten rozświetlacz wyświetli. Piękne ma glow. Takie, no po prostu taka tafla. Na wprost, jak tak zupełnie jest, to go nie widać, natomiast pod światło bardzo ładnie się błyszczy. Śliczny jest ten rozświetlacz, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Troszeczkę jeszcze wklepiemy sobie wszystkie produkty pędzlem od pudru. Ładnie to wygląda. Widzicie, ten kontur jest też taki delikatny, bo ten właśnie
Mój bronzer jest w takim kolorze karmelowym. Ja nie chcę, wiecie, chłodnymi bronzerami konturować mojej twarzy. Ja raczej właśnie twarz ocieplam. Moja skóra w ogóle ogólnie, ja jestem jesienią, więc jest taka typowo w kolorach takiej jesieni, w takim ciepłym złocie, brązie, takie kolory mi pasują i nie zamierzam tego zmieniać i na pewno nie będę konturować twarzy bardzo chłodnymi bronzerami. No i produktów do ust mamy 4 i zobaczcie, to jest pomadka, którą ja również kupiłam sobie jedną sama. Widzicie, no tutaj po prostu wychodzi, jak ja lubię tą firmę, ale niestety nie znajdę jej teraz, jaki ja mam kolor, ale to widziałyście na poprzednich filmach. Zobaczcie, to jest taka czerwona i ja obecnie poszukuję takiej właśnie pomarańczowej czerwieni. No to nie jest taka czerwień, jaką ja szukam, no ale jest bardzo ładna, to jest taka karminowa czerwień. Bardzo, bardzo ładna. I powiem Wam, że te pomadki są również bardzo trwałe. No i 3 pomadki takie nawilżające. Nie wiem, czy są to również nowości firmy Catrice. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie jednej z nich. Naprawdę bardzo ekskluzywne są pomadki firmy Catrice. Na pewno nie wyglądają, że kosztują tam 3-5 euro. Ale piękny kolor. Uwielbiam taki kolor. To jest taki różowy nudziak. To jest kolor, to jest pomadka satynowa Nude 010. Bardzo ładna, naprawdę śliczna pomadka. No i dzisiaj bym się skłaniała do tej właśnie. Następna wygląda tak. Nie wiem, czy to jest Nude Lipstick również. Ciężko wychodzi. No, podobny kolorek do tamtej. Może namalujemy sobie obok. O nie, ona jest ciemniejsza. Tak wygląda ta druga. Jej kolor to jest satin 030, czyli wykończenie satynowe. Te jest marne opakowanie. Powiem Wam, że opakowanie jest papierowe, takie kartonowe. Nie wiem, w jakich cenach są te pomadki. Musiałabym sprawdzić. No i ostatnia wygląda tak. Ja mam gdzieś takie pomadki. Ja gdzieś takie pomadki na pewno mam. Ja nawet nie wiem, czy nie mam od takiego samego koloru. I tej kolor to jest Demi Matte 050. O kurczę, ta może być właśnie w takim kolorze, którego poszukuję. No nie, no nie, nie jest to taki kolor. To jest raczej taka malina. A tutaj wygląda na taki bardzo żywy ten kolor. A w rzeczywistości wygląda tak, więc pachnie ta pomadka. Ta pomadka pachnie, no jest śliczna ta pomadka, bardzo ładnie wykonana i kolory prezentują się tak. Tutaj są te 2 nudziaki, no i tutaj są te 2 czerwone. Obrysowałam sobie usta konturówką, no i mój typ dzisiaj padł na tą pomadkę nudziakową, na tą kartonową, ciemniejszą. Zobaczymy, czy ona w ogóle widoczna będzie pod tą konturówką. Bardzo ładny kolor jest tej pomadki i fajna jest, jest bardzo kremowa i ona jest lekko połyskująca. No zobaczymy, jak z tą satyną będzie i jak będzie z utrzymywaniem się tych pomadek. Tak wyglądają te kolory, pokażę Wam jeszcze raz, zanim je zmyję i zobaczymy, czy będzie problem z ich zmyciem. Ja już od lat kupuję produkty firmy Catrice, naprawdę mam już sporą kolekcję, nie schodzi ta czerwona pomadka, więc znak tego, że będzie trwała na ustach, jeśli zaschnie. Ta też mi się podoba, cały makijaż ogólnie wyszedł naprawdę bardzo, bardzo ładnie,
dopasowany do mojego sweterka. Która z Was czekała na czerwone usta? No ale niestety, nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie przyszła pora na czerwone usta. Ta pomadka również mi się podoba. No więc makijaż wygląda tak. Bardzo mi się podoba. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż w kamerze. Bo ten po prostu rozświetlacz wygląda tak bardzo naturalnie. No tak ożywia skórę i wygląda ślicznie. Naprawdę bardzo delikatnie, tak subtelnie. A jednocześnie jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Pomadki kremowe z firmy Catrice po prostu uwielbiam. Więc widzicie, na pewno wszystkie trzy super się sprawdzają. Jeżeli chodzi o inne produkty, również wspaniałe. Paletka Tamini, którą Wam pokazywałam na wyjazdy czy do codziennego stosowania. Naprawdę bardzo fajna paleta. Pigment w tej palecie jest naprawdę niesamowity. Trzeba uważać z malowaniem, ale no, lepiej nałożyć troszeczkę i rozetrzeć, niż od początku zrobić sobie, wiecie, jedną wielką plamę i później starać się to rozmazać, co nie zawsze się udaje. Także widzicie, drogeryjna firma, naprawdę daje radę, makijaż wygląda naprawdę świetnie. Myślę, że można tak nawet wyjść na wieczór, czy do restauracji, czy na kolację, nie tylko tak na co dzień. No jest to taki makijaż codzienny. Ja zazwyczaj taki makijaż właśnie wykonuję do pracy, ale dla Was może to być właśnie makijaż wieczorowy. Jak dodacie sobie kreseczki eyelinerem, tak jak ja sobie dzisiaj. Na dziś to już będzie wszystko. Nie będę przedłużać. Zachęcam do subskrypcji. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Pa!